Siemano, witamy serdecznie w kolejnym odcinku na naszym kanale. Witamy serdecznie. Serdecznie. Szybkie wędzonki z łopatki. Od pewnego momentu, od pewnego czasu chodzą za mną wędzonki cały czas. ja nie idę one za mną cały czas. Chciała zrobić i tym razem zrobimy z łopatki. Będą to szybkie łopat wędzonki. Jest taki się język. Łopatkę tu mam, dwa kilogramy, czyli trzy kawałeczki. Muszę wam pokazać. Ona już jest poobcinana. Takie o, tu takie serce, o proszę dla ciebie. Mm. Tu jest chude, tłuste. Naprawdę uwierzcie mi, tłuste mi w niczym nie przeszkadza. Tłuszcz jest nośnikiem smaku. da się tego ukrył. Nikt się o to nie pytał w tym przypadku. Jak to nie? I teraz tak. Będziemy peklować tylko w peklo soli i tylko. Ja jutro już będę wędził. Tylko musimy zrobić nastrzyk taki, że aż pójdzie uszami. Odpalamy wagę. 2 litry wody, tak jak mówiłem. Teoretycznie od 0,4 do 0,5 litra zalewy peklującej na 1 kg. Mamy tu 2 kg, więc litr wystarczył, ale ja zrobię dwa co? Ma nie wystawać. Ma być luźno, nieściśnięte, Czyli 75 gramów soli na 1. Lider wody to są 2 litry, czyli będzie 150 gramów. Peklo soli. Mam łyżkę, mam wagę, mam naczynko. Bym tylko nie rozsypał, bo aż widzisz się trzęsiesz, tak się boisz. Nie? Sól to jest zły znak, jak się rozsypie. 158. Trzy. O, o, ty. Byś to po... nie pokażesz. Nie. Zamykamy. Oczywiście można jeszcze zielę angielską, liślaurowe, owoce owca, czosnek, ale je nie dam. Ja dam tylko tyle. Tylko peklosól i nic poza tym. Teraz trzeba zrobić tak, żeby to nie rozsypać. Ciebie to. Dobra, już przestań. Cię boisz? Widzę, mhm. że to zły tak. znak. Jak się sól rozsypie, to. Jak się ciebie boję? Sól, jak się rozsypie, to zły znak dla żony. Tak. Mam przesypane, teraz to mieszamy, żeby rozpuścić sól. Kochani, szybkie peklowanie, już Wam tłumaczę, o co chodzi. Jedna taka rzecz jest u mnie na kanale, czyli polędwica łososiowa, i tam peklujemy w temperaturze takiej, jaką mamy teraz tu, ile tu może być? 20 stopni będzie, nie będzie. Nie? Dzisiaj akurat nie. Ale generalnie do 24 godzin w takiej temperaturze, przy dobrym nastrzyku. Nic się nie stanie z mięsem, które będziemy peklować. To jest tak zwane szybkie peklowanie. Oczywiście odbiór tej polędwicy, jeśli chodzi o długość peklowania i temperaturę peklowania, był w wielu przypadkach negatywny. Potem się to zmieniło, jak wiele osób to zrobiło, powtórzyło po mnie i ty miałeś rację. Ja zawsze mam rację. Też mi tak, tak zawsze musi być sól nie Oczywiście, peklująca. że sól musi być i nie trzymamy dłużej niż 24 godziny. To jest też istotna rzecz. Yy, tu jest strzykawa do peklowania miecią. Niestety yy, ta twoja, yy, sprzęt od ciebie to idzie do grubych tematów. Tu mamy tylko trzy łopateczki. Proszę się tu podsunąć moje operatorko. I o, i tak aż normalnie. Ile się da? Naprawdę z każdej strony, w każdą dziurkę. Jakkolwiek by to nie zabrzmiało. Sprycujemy tą solaną, żeby to nam przeszło przez te 24 godziny, a jutro od razu będzie wędzenie bez siatek, bez niczego. Tak jak teraz, tylko to pójdzie na haki i wezmę sobie to roz, ten, rozsunę, żeby było widać jak ja to pykluję. Musisz teraz pokazać jak będzie rosło. Widzisz? Jak wciąga solanę? Zawsze ciężko zauważyć. Ale o, co ciężko zauważyć? No jak tutaj będzie rosło. Co? Weź, bo ty to tak Nielega. jakoś półsłówkami mówisz. Nie wiadomo o co ci chodzi. Jak to nie wiadomo? Wszyscy wiedzą co mi chodzi. Tak, wszyscy wiedzą co ci chodzi. Wszyscy, tylko nie ja. I ja. O masz, aż prysło na ciebie. Widzisz, tak masz, tak właśnie to wychodzi. Prysnęło na ciebie aż. Sól w oczach. Ile wejdzie? Ile wejdzie? Ile wejdzie? O już chyba nie wejdzie więcej. Proszę, no, bo już jest aż takie sztywnawe w kształcie serca. I teraz przekładamy to do tego słoja. Im naczynie wyższe, cięższe, tym mniej tym tej zalewy potrzebujemy. Peklujemy całość ochlapało troszkę, co? Yy, odstawiamy to gdzieś w kuchni, gdzieś tam na przykład, a jutro na haki osuszamy i do wędzenia. Do jutra. No, to jest właśnie to. Kochani, istotną rzeczą jest to, żeby przy tak szybkim peklowaniu nie dawać żadnych przypraw i no, sama peklosul. Wtedy to mięso jest kolorystycznie tak jak jest. Jakie jest? Powiedz moim widzom, jakie jest to mięso. Różowa, Czerwoniuchne, takie ładne różowiuchne, tak. I jest przepeklowane, bo w wyższej temperaturze szybciej ta peklosul przenika do wnętrza miejsca minęło 19 godzin. To mięso peklowało się 19 godzin. Musicie oglądać do końca, żeby zobaczyć czy faktycznie się przepeklowało czy nie. Teraz je wyciągamy na haki wędzarnicze i będziemy sobie je pięknie osuszać. I długo osuszać, bo mięso ma być suche przed wygrzaniem, przed wędzeniem, żeby było wędzone, a nie kiszone, prawda? Prawda. A kto nie wie, to zapraszam na Któryś tam wcześniejszy odcinek błędy podczas wędzenia. Potwierdź, że tak jest. Potwierdzam. Możecie za język ciągnąć za każdym razem. Ja nie wiem, sama byś pomyślała troszkę. Tak? Tak. tak no. Nie no. ładujemy w żadne siatki, tylko tak po prostu kawałek. O ten na przykład pójdzie chyba. A żebyś na... miał potem łatwiej i szybciej jeść. Tak, dokładnie, żebym no się nie bawił siateczki. Obierać. Słuchajcie, tak to będzie wyglądało w tym przypadku z tym kawałkiem. Drugi kawałeczek i trzeci identycznie, to są ładne kawałki mięsiwa. Wiadomo, to jest łopatka, czyli takie poszarpane, postrzępione. I tak dalej, i tak dalej. Jedynie tutaj taki jeden w kształcie serca prawie. Czekaj, tu go chyba kujnę, co? Kujnąć tutaj, jak ja myślisz? Ja bym w innym miejscu kujnęła, no ale to jak zwykle. Wszystko osobno. Zobaczcie, nic się z tym nie stało. Przez, przez tak krótki czas no musicie mi uwierzyć, że to ma zapach... Tylko żeby żaden dni zapach. Nie stało. Tak, wiadomo, że to jest 24 godziny maksymalnie, a nie 3 dni czy 7 dni, bo to wtedy to nic dobrego z tego nie wyjdzie. Więc tak to wygląda jak teraz. Nakij wędzarniczy też w temperaturze pokojowej osuszamy po osuszeniu do wędzarni. Wygrzewać będziemy w 50 stopniach, przełożyłem już nawet te piękne mięsiwa, osuszone wspaniale, teraz wygrzewamy, o tu nawet coś kapło, o tu dokładnie, wygrzewamy to jakiś czas jeszcze, a mucha wleciała, no patrz, zaraz się uwędzi i później oczywiście dym, z zrębki bukolcha, klasyczne, najlepsze do wszystkiego. Wędzić będziemy na przedostatniej półeczce, bo są cztery: raz, dwa, trzy, cztery. Co, bo widać, bo to wszystko <gryw> widać, że to pracuje, no, ale po to jest, że ma pracować. I oczywiście do koloru, kochani moi, do koloru, ale to za chwilę. Klasycznie powiem, jak za każdym razem. Generator dymu czyścimy. Chodzi głównie o tą rureczkę, i tu nie może być zażużlone. Za Taki otworek mamy jeszcze po drugiej stronie. Ale wystarczy z jednej strony podpalić, bo to i tak to powietrze, które, wla, które wlatuje tutaj tym, tym wężykiem, to ładnie nam to rozdmucha i będzie się pięknie paliło. O, pięknie się żarzy. Dym na pewno już leci. Oczywiście, mam rację jak zawsze. Zwiększamy temperaturę na 60 stopni. Pyk. Widać, widać. Teraz w tym momencie jest 70, bo włączyliśmy termoobieg. Powtórzę znowu, że po włączeniu termoobiegu na chwilę temperatura podskakuje do góry. Później się wyrównuje do tej na zielono. Zachmurzenie porządne. Dym leci porządnie. I teraz wędzimy do pięknego koloru. Będziemy parzyć. Te wędzonki są bardzo tłuste, ale to nic. Tłuszcz, tłuszcz jest nośnikiem smaku do koloru. Trzy godzinki, kochanie, minęło. O Boże, ależ to wygląda. Ujęć. Coś pięknego. Nie będę tego podpiekał, wiadomo, bo to jest Kuszcz. Zabieramy teraz do parzenia. Parzymy w temperaturze 80 stopni, 40 minut nie za grube kawałeczki w zupełności wystarczy. Eee, hartujemy i gotowe. Pięknie, pięknie. No coś pięknego. Proszę bardzo. Tak się prezentują te wspaniałe. Ekspresowe wędzonki z łopatki. Co ty się wypowiesz? Piękny tłuszczyk? Podoba ci się ten tłuszczyk? Bardzo, no. Ja lubię tłuszczyk. Dwie zdejmiemy, tak? Tak. Wy, te większe Poczekaj. W środku. <laughs> Pięknie, kochani. Ja to przekroję w połowie, żeby wam pokazać, a potem oczywiście zjeść. Patrzcie. 19 godzin peklowania. 3 godziny wędzenia. 40 minut parzenia. Spójrzcie, jak to wygląda. Boże, Boże. Muszę mi się płakać. Sobie. I teraz może. Ja to się dziwię, że ty jeszcze o, tylko jest. z wędzenia nie zjadłeś mm. takiej surowej. Nie. Tylko peklosul, tylko. Pyszne i tak, szybkie petowanie nic się nie stanie. Mhm, apetycznie, apetycznie, pysznie. Mm. co jeden kawałek to lepsze? Musicie sobie zrobić. Nie bójcie się tego szybkiego peklowania. Opinie będą różne. Ale można, można. U mnie to długo nie poleży. Mmm, mm. niesamowite. Nie ja prześwietlę. Mm. Hmm? światło pada. Gdzie? Yeah. Chciałam ładnie pokazać, a. Nie? My, my to ładnie widać. Ciebie to zawsze ładnie widać. Mm. Ciebie się nie da ukryć. Przed To czyste, bo bardzo świeże. To jest takie, powiedzmy, ciepłe. Ale takie jest najlepsze. Mm -hmm. o. Polecam, zróbcie sobie. Mmm. Minusamulkę. Wow. Jeśli film się podobał, łapa w górę i komentarz. Zostaw drogi widzu po sobie. Mm. Mm. Jeśli chodzi o peklosul, o wszystkie rzeczy niezbędne do zrobienia tej wspaniałej tych wspaniałych pędzonek. Bajunia to jest, to nie jest Jelux. Ale dostaniecie w sklepie Jelux Polska. Link do tego sklepu macie w opisie. Z, razem z kodem rabatowym Kostrzewski 10. Pisane drogowanymi miłącznie, prawda? Prawda. Tak. Dobra, przegryzę. To. Hmm. Musisz mówić z pełną Japą? Mm. Hm? Hmm. Hmm. Już skończyłeś, czy jeszcze coś będziesz mm. mówił? No to mów teraz, jak przekąsiłeś. Wędzarnia HMG Smoger. Ona jest sprawczynią tak pięknego, szybkiego wędzenia tych wspaniałych wędzonek. To wszystko kroiłem tym wspaniałym nożem. Jest on już szefa dostępny w firmie Kolba. Link macie w opisie. A od zeszłego tygodnia jest kod rabatowy przez miesiąc na wszystkie artykuły. Work Sharp. Ten kod to swojskie gotowanie 10. Zapraszamy serdecznie na zakupy. Kochani, social media. Poczekaj. Mm. Grupa na Facebooku Swojskie gotowanie i wędzenie. Mm. TikTok swoje gotowanie. Instagram swoje gotowanie. Zapraszamy serdecznie na nasze social media. Jeśli chodzi o ekspresowe. Wędzonki, złopatki to myślę, że to tu mówić, trzeba robić i jeść. I jak szybko polecam, pozdrawiam, cześć.